Szukam sobie podestu takiej wysokości, żebym mógł swobodnie oprzeć pierwszą i piątą kość śródstopia, czyli te struktury, które są praktycznie zaraz za palcami stopy, i przy tym jednocześnie swobodnie oprzeć piętę o podłogę. To jest moja noga podporowa. Druga jest wysunięta do przodu. Teraz pilnuję, żeby kolano, biodro i stopa z obu stron praktycznie były w jednej linii. Jak już wspomniałem, więcej ciężaru ciała idzie na nogę pracującą. Zaczynam ruch od ugięcia biodra i kolana. Teraz naciskam większością ciężaru ciała na tą stronę rozciąganą. W tym momencie czuję przyjemne napięcie, rozciąganie w okolicy ścięgna Achillesa. Podnoszę się, prostuję biodro, kolano. Przenoszę troszeczkę ciężar ciała do przodu. Teraz to napięcie rozciągania, odczucie rozciągania przenosi się nieco wyżej w okolice mięśnia brzuchatego łydki. I robię sobie z tego taką pracę cykliczną. Schodzę biodrem, wyginam kolano. Pilnuję, żeby kolano zgadzało się z linią stopy podporowej. 2-3 sekundy wytrzymania. Prostuję kolano, wypycham biodro do przodu. Średnio 2-3 sekundy przytrzymania w pozycji, tak żeby ją zaznaczyć, żeby zastymulować ciało, dać sygnał do układu nerwowego